Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Jutro, 1 sierpnia, obchodzić będziemy 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie miało trwać 2-3 dni do czasu nadejścia pomocy. Bez pomocy trwało ponad 2 miesiące. 63 dni okupione życiem 18 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy cywilów. Warszawa została zniszczona w 80%. Gloria victis. Chwała zwyciężonym. O 17 około 22 tysięcy żołnierzy AK rusza do walki z okupantem. Tylko 3,5 tysiąca z nich ma dostateczną ilość broni i amunicji, ale odnoszą pierwszy sukces. Zdobywają Prudencjal, najwyższy budynek w mieście. Już pierwszego dnia powstania Hitler nakazuje zniszczyć Warszawę. Jednak dwa następne dni to kolejne sukcesy powstańców. Zajmują pocztę główną i wytwórnię papierów wartościowych. Ponoszą też pierwsze straty. W walkach ginie warszawska syrenka, poetka Krystyna Krachelska. Dwa dni później Krzysztof Kamil-Baczyński. Sierpnia Niemcy kierują do walki z miastem Sztukasy samoloty nurkujące. Dzień później z nieba lecą już nie tylko bomby. Polska eskadra uruchamia zrzuty żywności i broni. Pierwszy tydzień powstania kończy się pod znakiem komunikacji. Rusza harcerska poczta polowa i polskie radio. Stacja nadawcza AK emituje pierwszą audycję Błyskawica. Kolejne tygodnie nie przynoszą przełomu. Aż do 19. Wtedy Niemcy zaczynają ofensywę na Stare Miasto. Mimo to, 4 dni później, powstańcom udaje się zdobyć kościół Świętego Krzyża. Umożliwia to komunikację między Starówką i Śródmieściem. Nie udaje się jednak połączenie oddziałów ze Starego Miasta i Żoliborza. Zaczynają się ciężkie walki o katedrę i blokującą Niemcom dostęp do Starówki wytwórnie papierów wartościowych. Katedra pada 27. Wytwórnia dzień później. Niemcy mordują rannych. 31 nad ranem powstańcy próbują przedrzeć się ze Starówki do Śródmieścia. Ginie 300 osób. Przez następne dni żołnierze ewakuują się kanałami. 2 września Stare Miasto pada. Wciąż walczą jednak Żoliborz, Wola i Mokotów. Przez kolejny miesiąc, po 63 dniach, powstańcy kapitulują. Niemcy wypędzają mieszkańców Warszawy i wcielają w życie rozkaz Hitlera z 1 sierpnia. Równają stolicę z ziemią. Powstanie warszawskie militarnie wymierzone było przeciwko hitlerowskim Niemcom, politycznie przeciwko komunistycznej Rosji, a moralnie przeciwko obojętności zachodnich aliantów. Zginęło ponad 200 tysięcy warszawiaków. Ponad 500 000, czyli prawie połowę mieszkańców stolicy, Niemcy wypędzili. Mimo upływu lat, powstanie ma wciąż mało znane tragiczne karty. Miejscami masowych mordów w tamtych dniach stały się nawet kościoły. Ma takiego kościoła na Starym Mieście, który ocalałby z powstania. Były w nich szpitale polowe, siedziby dowódców, tu chronili się ludzie. Kościoły na Woli były obozami dla warszawiaków wypędzanych z miasta i miejscami masowych egzekucji. 1 sierpnia na rozkaz komendanta Warszawy von Dembacha Niemcy rozstrzeliwali każdego, kogo spotkali na ulicy. W tym miejscu 1000 osób. Tak było przez pierwszych 5 dni. Paradoks. To, że ten rozkaz został wydany, zwalniający z tego obowiązku, wynikało przede wszystkim z tego, że Niemcom zaczynało brakować amunicji dla wykonania tego rozkazu. Przez ten obóz kościół świętego Wojciecha na Woli w ciągu 5 dni przeszło 50 tysięcy ludzi wypędzonych z Warszawy do obozów w Pruszkowie. Stamtąd trafiali do Auschwitz. Tak jak w Pruszkowie jest na murze napisane, tędy przeszła Warszawa, to właściwie można powiedzieć, że stąd wyruszyła Warszawa wypędzona poza miasto. Kościół świętego Jana Bożego, szpital Bonifratrów, powstańcza reduta. Tu Niemcy 30 sierpnia dokonują najstraszliwszego mordu podczas powstania. Zabijają 300 chorych psychicznie, którzy uciekają z płonącego szpitala. Zabijali ich dlatego, że uważali, że to nie są ludzie. Że to po prostu nie są ludzie, że tylko ich zewnętrzność jest w miarę ludzka. Stare Miasto, kościół Sakramentek. W powstaniu był tu szpital polowy, kwatera dowódcy. Tędy nad Wisłę zbiegały łączniczki z meldunkami.
Już w pierwszych dniach powstania matka Przeworysza po prostu otworzyła klauzurę po raz pierwszy od 250 lat. Niemcy wiedzieli, że kościół Sakramentek jest strategiczny. Postawili siostrom warunek. Albo przejdziecie na naszą stronę, albo zginiecie. Siostry na miarę skromnych możliwości wojennych przygotowywały zapasy, więc przeczuwając co będzie, no i dzieliły się. Gotowały zupy dla wszystkich ludzi i dopóki starczyło, prawda, dopóki było z czego. Na kościół Niemcy zrzucili tak zwaną szafę, specjalnie skonstruowaną bombę. Pod gruzami zginęło 1000 osób, w tym 35 sióstr. Kościoły były w gruzach, wiara nie. Księża i kapelani powstania byli tymi, którzy wierzyli, że wszystko to ma sens, nawet jeśli przez chwilę piąte przykazanie nie obowiązywało. Dylemat nie zabijaj, a wojna nie istniał. Życie dla Warszawy oddawali nie tylko walczący powstańcy czy cywile, także księża i siostry zakonne, tak jak sakramentki. Intencji, aby Polska, gdy powstanie, nie była ani biała, ani czerwona, ale chrystusowa.